Czuję, że to jest to. Dobra, ja nie jadę, Bonkol, ty jedziesz. Ja jestem najbliżej. Ja czekam. Znów zgramy z tymi, z graczami z PlayStation. To jakaś nowa mapka. Ej, tato, to jakaś chyba nowa mapka. Nie, nie, to są już powtarzane. Szczęście bramki są dwie zawsze. A to jak jest Psynet, to gramy z PlayStation. Ja sobie nie przypominam. O, no nie. O nie. Meczkan, chyba wygraliśmy. Nie, co po prostu akcja? Nie dołączyło trzeciego. Dobra, jeszcze raz, find new. Ja się wcale nie dziwię, mamy tak przygotowane pojazdy. No, mi się wydaje, że oni mu dali cynk. Ej, wyrzuć jakoś. Synu. O nie. Dałeś find new match? Aha. Musisz kliknąć. Dalej, dałem, szuka. Aha. Dalej Rok mówi, że nie chciałoby ci się... A nie, ty mówisz, że tobie by się chciało chodzić do biura, do pracy, co? No przez jakiś czas, mam, wiesz, nie mam złudzeń, że to tylko przez chwilę. Mój znajomy ostatnio się pytał po Wiedźminie 3, jaka gra dla jego żony, bo on musi trochę popracować teraz i musi znaleźć jakieś zajęcie. Powiedziałem, że Mass Effect by chyba jej spodobał, bo dziewczyny to lubią Mass Effect. Czy Mass Effect ogólnie fajny jest, nie? Ale wydaje mi się, że dziewczynom też bardziej się podoba. Dziewczyny lubią masę? Nie, efekt masy. Efektowną masę. Dobra, moi drodzy. Są tak jak ćwiczyliśmy, tak jak wiesz. Proszę, boom. A nie mamy nikogo na bramce. Na kogo zwalimy, jak to nie będzie na bramce? Znaczy nic nie zwalaj. Bonkol, no nie, no wystawiłeś im. Patrz. Teraz. No nie wierzę. Czekaj. Jak oni to zrobili? Ja chcę to na replay. Będzie powtórka, zobaczyć. Patrz co zrobiłeś. Ja to miałem wybić, a ty boom. I wystawienie pod bramkę. Jestem pewien, że to nie ja. Tobie samo wpadło. Nawet jak dostałeś punktów za asystę? Dostałem. No właśnie. Jedziesz Bonkol. Piąteczka, kochanie. Ejsik. Czekajcie, bo to jest wodnicza piłka, takiej nie lubimy. A ty Rok, gdzie masz. Jesteś? O, tu jest wujek Joe. Tu jestem. Wujek Rok musi powiedzieć, dlaczego się nazywa wujek Joe? Czy ukrywa się przed swoimi fanami w grach komputerowych? Wiesz, to miało sens na początku. To miało sens na początku, teraz już wszyscy kojarzą wujka Joe, więc... A, no to tak pięknie. O nie, no nie wierzę, że tam drugą... Znowu ten... Chciałbym, abyście zatrzymali się na powtórce, abyście sprawdzili swoje błędy, zobaczcie. Ja tam byłem, popatrz. Uncle Joe zrobił backflipa przed piłką. Tak, nie może być. A ja nie backflipa, tylko ktoś jedzie, bocznego flipa. Nie, ja widzieliście tego typa z tęczą, co jeszcze przeleciał przed bramką, żeby nas bardziej dobić? Takiego efektu chciał dodać. Nie wiem skąd wy, ja mam ja jestem z Malty w tym momencie. Ja jestem. Uważajcie, na bramkę leci. Ale nie, ja sobie dałem taką, że jak widzowie będą patrzeć, mówią, kto to tak leci? O nie. No nie, no! No ja pierdolę, to nie ma prawa koszą. Tak się. No. Ale to nie jest jakoś. No nie wiem, no. Na farcie mi się wydaje, że to nie skill. No może. Powiedz mi, czy ty byłeś w Indonezji, podróżniku Soushibo? Nie byłem w Indonezji, ale. Ja zostaję. Na Bali. Na Bali. My gromy w bala, synek, teraz, wiesz? No, no widzisz. My gromy w bala. Jedno do drugiego. Pa, hopie. No, walczcie tam, ja zostałem na razie z tyłu. Dobra. Czy ty Rok odczuwasz napięcie przed podróżami zagranicznymi? O, ale się zbił. Na przykład, teraz... że... zapomnę paszportu. Tak, no... Też trochę. A jutro akurat do Stanów wyjeżdżam. No wiem właśnie. No jak jest daleko, bo ja też w sumie tak miałem, że... Straszna ja, smyłka, znaczy, jak ja się nie jedną rzeczą się, ja się zawsze jedną rzeczą pocieszam. Wszystko, czego zapomnę, mogę sobie kupić na miejscu. Tylko najgorzej z paszportem. I paszportu też nie mogę sobie kupić. Pojedziesz świeżo. No nie, za wysoko. Co by było. Moi drodzy, musimy się teraz skupić, tak jak trenowaliśmy. To jest wodnicza piłka, uważajcie, zwodnicza piłka zwodzi tylko jak raz. Jak były, były treningi Jarok Cup. Jarok Cup. Dobrze, wszystko. Nie mogę tak synku kogoś rozwalić. Miszur to jest... Patrz, Miszur chyba zadziałał tutaj. Nie! No i to jest long to. Goal. Ale patrzcie. A potem rozwal kogoś, że przyspieszysz i bum. Koniec będzie. Okay. Ile wy w tych Stanach będziecie? Jakoś tak na styk, czy coś więcej tam będziecie mogli sobie 5 dni? Chyba więcej, 5 dni to jest kupa czasu.
A to jest na blisko. No. Załatwcie nam betę do Overwatch. Będziemy, kurde, oczywiście, jak że będziemy. No. Będziecie na miejscu, to wiesz, to no. Tam jakiś kodzik. Ja już nie chcę nic, smyczek, nic, ja chcę... A ja w sumie nie chciałem nigdy tej bety do Overwatcha, tylko nagle wszyscy grają w Overwatcha, pomyślałem i widzowie bardzo chcieli. Tak smutno, chcieli, ja nie, że nie możesz pograć. No smutno, bo się czułem się... Ale jak mi później powiedzieli, że nikt nie ma tej bety, tylko każdy sobie jeden pożycza drugiemu. To już ci lepiej. Nie, synku, nie teraz. Czekaj. O nie! O kurde, ale mnie... Wiecie co, wydaje mi się, że teraz w tej drugiej połowie 5 minut się trochę rozgrzaliśmy. Oni ciągle mają jednego bramkarza. No, ja się już tak bramkarza. Rozgrzałem, że... przykręciłem kaloryfer. Nie wiem. To zrobimy teraz akcję klepanko. Nie pytajcie, no zaraz zobaczycie. Akcja klepanko! Kurde, za mocno. No nie! Dobrze, że tam rok był i to wybił. Było kiepsko. No, ale to wiesz, taki był lot strasznie... O nie. Oni wbijają takie, kurde, piły. Takie leciutkie z narożnika, nie? Wszystkie chyba wlazły tak leciutko z narożnika. Mówię, że nie teraz, wiesz? Leciuteńko to było. Jest ten koleś, co tak... On po prostu tak staje sobie i tą piłkę lekko tylko namierza. Masakra. Ale nic. Pierwszy mecz zawsze jest taki rozgrzewkowy, nie, Pongol? Dokładnie tak, jak mówisz. Co tu się stało, że ta piłka wróciła? Dlatego materiał się powinno nagrywać od drugiego meczu. O kurde, ale to nie wierzę w to. I tak zawsze rzucam tylko te udane rzeczy. Potem wychodzi, że Rok jest jednak tym mistrzem. Kurde. Rok, ale ty dobrze grasz, bo to tak mówią. No nie, no właśnie nie wychodzi i tak. Ale to tak jest. Ja się dziś dowiedziałem, że mam iść tam gdzieś na YouTubie patrzeć, jak inni grają w Binding of Isaac, jak im dobrze idzie. No, a jest taki gość, też może dobrze iść, jak ja sobie seed wpiszę gotowy, wiecie, najlepszy z najlepszych i mi będzie dobrze szło. Nie, tu chodzi o te daily runy, wiesz? Nie wiem, czy o daily. O daily to o, daily moim zdaniem to są fajne runy, bo to nie da się tego powtórzyć. Każdy ma tak samo. Wiesz co? Każdy ma tak samo. No, wybiłem. Uwaga! Ty grałeś rok w najnowszego Isaaca? Grałem, ale to jest... A graliśmy na tym, na... Powiem ci, no, Rok, to jest właśnie... taka gra bardzo... Jednak jak nie znasz tych przedmiotów, bo ale nie, ja nie znam, no, tak, czytam sobie z instrukcji. To widzowie mogą mieć ciągle pretensje, że nie wiesz, co robi dany przedmiot, a jeżeli byś nie, chciał... Nie, dlatego ja nie wrzucam tego, dla fanów zagrałem bardziej. Kurde, żeś wybił tą piłę. Nie, gra ja nie wiem, co się zrobił. Miałeś piłkę pod bramką i ją wybiłeś przeciwnikiem. Bo mi się gra zminimalizowała, tłumaczę ci. O. Patrzcie, jakich porobiłem. Ja czytam, co dany item robi, mija 5 sekund, już nie pamiętam, co on robi. Muszę znów przeczytać. Dawać. To jest mniej więcej tak wygląda moja przygoda z Isaaciem. Aha, nie, bo jest... No oni mają za świetnego bramkarza, mają takiego typa po prostu na bramce, co wszystko wybija. Ach, no ale to pierwszy mecz to ten. Pierwszy musisz mecz to jest taki tym na rozgrzeweczkę. Umówić w tej drużynie z Rbow, Julio, Uproz. Co muszę się mówić? Team w ogóle no jest, nie wiem czy zauważyliście. W drużynie, on jest po. Bo to jest Rbow, no. Mój syn powiedział, że muszę grać z tymi innymi kolesiami z tego teamu. Bo oni są spoko najwyraźniej. Dzięki, Mikołaj. Okay. Ktoś to wybuchł. Ktoś wybuchł, no. A co dają te punkty? Te punkty, w które się wjeżdża, te piłeczki. Aha, ja te punkty mecz. Dają turbo, że można przyspieszyć, wiesz? Wiesz co, lepiej. Jak stracimy Staram wszystkich mecz. Fanów, są, to jednak Mikołaj ci zawsze może jeszcze dodatkowo, wiesz, może tak takie na pocieszenie powiedzieć. Na pocieszenie ci może powiedzieć, że że no dokładnie. O. To co, ja jadę. Ale teraz mamy jakiegoś Kopsu, Geronimo i Souza, dobra. Weteran! To on będzie latał i będzie strzelał pewnie jeszcze pociskami. Nie lękajcie się. O! Panie! Zamiast do przodu to podskoczyłem. A już czułem, że będzie wpadało, bo czułem, że to jakiś dobry kierunek, ale... A ja ale on słaby. Nam strasznie wkopnął. Ale jak to 9 sekund już nie mamy gola, no nie wierzę w to. Spokojnie, to dopiero początek.
Ale dopiero kto powinien? Musi nam ranga spaść. I będzie spoko. Mamy jakąś wysoką? Nie wiem, co my mamy 50 rangę? Punktów miałem ostatnio, już mam 30. Jak można niżej spaść? Wiesz co, no jakieś tam punkty są rankingowe, tam odejmujemy. What? Co on zrobił? O matku! O ja pierdzielę. Ale ten koleś jest dobry. To jest weteran, słuchajcie. Ten gość ma chyba jedną z najwyższych rang. Naprawdę? No nie wierzę. No. Ale wiecie, to taka piłka niby taka prosta, ona tak leci. Ja patrzę, jak ona leci i mówię... I nie wierzę po prostu, że w nią uderzę. I nie uderzam w nią. Mi się wydaje, że Rob ma zbyt wysoką rangę i nas pozycjonuje tak wysoko. Ale skąd ja mam mieć wysoką rangę, jak ja w ogóle nie grałem? A nie, ty masz w sumie semi-pro. Wy, może ja będę jeździł tego typa rozwalał. No, to jest najlepsza taktyka. Bąkol, nie bij się z Rokiem w piłkę o tą samą... Nie, nie, to ja, to była moja wina, wiesz, bo ja liczyłem na to, że ją wybiję lepiej. No nie. Kurde. No znów ten sam koleś. On po prostu stał, patrz co on zrobił, On se po prostu podjechał i trafił. Od razu do 10. Tak, tylko żeby nie patrzeć na to, co Soul zrobił. A raczej czego nie zrobił. A czego ja... Dobra, Soul, jesteś najbliżej. O, jadę, jadę. Czy ktoś w tej grze dobił do 10? Nie wiem, chyba, ale jest szansa dzisiaj. No, ten... Jest szansa. No i kto nie za był nikomu na środku? Jest jakiś mega. No na środku nie... To było do Bąkola, bo on nie zna taktykę 3-1-2-1. No to jest nasza dzika taktyka. Mega. Dobra, wywaliłem tego w kosmos. Dobra, spoko. No, Bąkol, dajesz. Ja. Spoko, o kurde, dziękuję. O nie, Rok, idealnie wystawiłeś, ale nie było mnie. No wiem, wiem, wiem. No. Znaczy, bałem się mówić, że idealnie wystawię, bo kurde... Patrzcie na niego. Nie, nie, on tak nie ugra tego. Bałem się mówić, bo bałem się, że nie trafię, kurde. On to obroni, bo to jest wariat. No. Już by była dobra bramka. Idealnie, Rok, go trafiłeś. Ty, on będzie na bramę strzelał. Co za ty? Ja rozbiję tego Sousa, spokojnie. Ja go rozbiję zaraz. O nie. No. Spokojnie, na szczęście tam ci pozostali nie strzelają aż tak dobrze, więc... Tam boty. Wow, o, nie wierzę w to po prostu. Ja już tam próbowałem coś wymierzyć, ale to jest... Wiecie, to są te najgorsze piłki. Ale patrz, on sobie leciał ładnie też. Patrz. Nie, nie, tak króciutko. Ja dobrze ocenił to, wiesz, to jest kwestia tylko przyzwyczajenia się do tego, gdzie piłki lecą. Idziecie, nie? Kwestia, że trzeba umieć grać, a on umie, a my nie. Chciałem powiedzieć, że nawet byliśmy blisko strzelenia. No wiesz co, powiedzmy, że byliśmy na tyle blisko, że leciała piłka na bramkę, nie? Musi się naładować. Gdzie? Ja bym po prostu grał i nie go bił, wiesz? No ten drugi też nie. Ładnie to obronił. Ładuj. Kto mnie Bąkol? No jeszcze powiedz, że przeze mnie to by wpadło. Kurde, no. Wpadłoby przez ciebie, bo wpadłeś na bramkę i się ode mnie obiłeś się o mnie. Rozwaliłem Sousę, spoko. Teraz musimy strzelić. Mamy 2-3. Mo, jest. Dokładnie. Jest. Dobra taktyka, słuchaj. Przepraszam, nie wiedziałem, że to się dobra taktyka, a umiesz to tak wytimingować za każdym razem, żeby go rozwalić. Oczywiście. Patrz, Rok tam, pum. A jakbyś nie trafił, to ja bym ją dotknął. Także było... Jedziemy, nie, bo leciałem po prawej. Wujek dobry dotyk. No, no. Jeszcze dużo tutaj nie posiedzimy. Do końca tej tury jeszcze tutaj będę, tak? Super, oberwałem. Kurde, zaplątałem się o niego. Sousa. Jest! 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 Ktoś tu odrabia straty. Oni się tam zderzyli z tym typem. I on co nie mógł nic zrobić. Teraz to nam idzie dobrze. A bo my nie powiedzieliśmy chyba wszystkim, że to jest drużyna IU-IU. Bo to jest drużyna policyjna. Dokładnie. I teraz jesteśmy pod przykrywką czerwony, a karoseria, wiesz, mogą nas nie poznać. Hmm.
Hejejejeje. Powiedz mi, Rok, czy ty grałeś w tą grę Copaninho, tą polską? Nie. A słyszałeś o niej? Bo to jest takie dość... O kurczę. Dość głośno Świetnie, o niej ja było na tym. Ale to jest na tego, na Antka? Właśnie, wydaje mi się, że nie, że ona na kompi ją odpalali na PGA. Copaninho się nazywa. Ja pierdzę. Wygląda jak takie klasyczne gierki, wiecie, że się masz tych kilku piłkarzy i tamten. Ale porobił, a nie. Dobra, mamy 2-4. No nie, no, nie, najgorsza radę. Piłka. Nie. What? Gdzie ta piłka jest? O nie! Dobra, wybiję ją. Podaj! A ładnie nam dośrodkował, uważajcie. No tak, tylko co z tym teraz zrobić? Tylko wujek Joe może to zrobić. Tylko, że byłem za nisko, kurde, nie potrafię szkoda, się tego wyczyć ciągle. Szkoda, że teraz utknąłeś, wiesz, bo ja leciałem na nim Masz, pełną idzie, setą. Idzie, idzie na... O nie, o nie. O nie. Ale to dobra, trzeba obronić, tak. Słuchajcie, to musi być honorowe. O, obroniłem! Safe plus 50. Dobra, Bąkol, wybijesz to? Jest! Będzie piłka? Tak. Jest! Mamy. Jest brama, no, trzecia brama, 6 sekund na ostatnią. 6 sekund na ostatnią bramę. Musimy zrobić do remisu, żeby ktoś dobił. No. Dokładnie. Musimy zrobić do remisu, tak. No, Misior nam musi podpowiedzieć, bo on jest dobrym menadżerem drużyny. Co mamy zrobić? Wybrał stroje. No, już nam powiedział, że mamy zmienić drużynę. Jesteśmy Rokowi powiedział, już Roka chciał do innej drużyny przepisywać. No, niestety. Ale powiem wam, że końcówka chyba całkiem nieźle nam poszła, co? No, drugi raz 7 razy spadłem, spoko. Te obrony, to mi się podobało. Te obrony, dobra. Te ataki. A powiedz mi, Rok, jak tam wrażenia po 15 sekundach traileru? Pseudo-traileru, bo to jest trailer do trailera z Warcrafta, widziałeś? Teaser. Nie widziałeś? Nie widziałeś? Nie. Aha, nie widziałem. Wypuszczono film do Warcraftu, do filmu, gdzie będzie teaser 15-sekundowy, a w piątek będzie, nie? U was na BlizzConie to będzie oficjalny już trailer. No. Już no, wszyscy ale on jest cały, ale on jest cały w 3D, ten film będzie robiony. Tak. Znaczy... No nie wiem, czy to jest takie fajne. Jak w 3D? Nie, no tam masz aktorów. No to wygląda normalnie. Tak, jak. Nie, to wygląda tak, jakby wszystko było w 3D, no tak, aktorzy są... byli. Normalnie masz aktorzy. Są aktorzy w Warcrafcie. Przecież ty nie widziałeś, jak cosplay tych orków ale robią, jak kostiumy wyglądają? Skanowali ich chyba w 3D, tam nie no ma. No tak, oni są poprawieni komputerowo. I mi się wydaje, że oni są cali zeskanowani i oni tam w ogóle nie będą grać, tylko gadać. Znaczy nie, oni będą grać, tylko że ich. Aś się no ale nie wierzę. Aj. Oni będą grać w tym filmie, tylko pytanie, czy wiesz, czy będą oni fizycznie nagrani, czy po prostu będą przeniesieni do 3D, nie? No właśnie mi się wydaje, że w tym sensie, tego teasera będzie... tam było wszystko było w 3D, nawet postacie ludzi. Ale to będzie, to, tak, tylko że to będzie motion capture bardziej, a nie wiesz, animacja. Tak, no tak, motion capture, no ale tak czy siak, wiesz. O, ładnie poszło. Tak średnio mi odpowiada taki styl, że to wszystko, wiesz, chyba jeszcze nie jest pora na to. Widać, a wiesz, to jest twoja ulubiona gra, Sushi, bo to musisz, wiesz... kibicować. Tak. Ale wiesz co, ja na przykład. Którą ulubiona gra? Jaka? Nie, bo się śmieję. World of Warcraft, wiesz, nigdy nie bo każda, każda gra, którą gra są albo ja, jest. To jest zawsze są mówi, teraz odpala moją ulubioną grę. I przeważnie podkreśla to wtedy, kiedy w sumie nie ma nawet ochoty na tę grę, ale jakoś tak widzowie może chcą i tak chcą tam jakąś mobę zagrać, to mówi, teraz mój ulubiony kłamie, gry. Kłamie, mój ulubiony Counter Strike. Moja ulubiona mowa. Hoc. Nie, ale ja... Nie, bo niektóre gry... Ja nie lubię, ja po prostu... Ja naprawdę nie wiem czemu, ale od casualowych gier mnie... Znaczy nie dlatego, że nie lubię, bo LOL mnie wciąga, Counter-Strike mnie wciąga, Hearthstone mnie wciąga, bym mógł grać godzinami, nie? I to jest przyjemne. Ale ja czuję taki zmarnowany czas po tym. Te gry jakby nie mają tej przygody, tego, że... Przygody, no, zmarnowany koniec, czas. No, przygody po prostu nie mają. Nie ma tego rozwoju postaci, czy co? Jest. Wiesz co, no nie wiem, bo wiesz o czym mówię, że nie ma przygody. Być może. Ja muszę mieć grę na multi, muszą być tam ludzie, żeby było coś nietypowego się tam wydarzyło, wtedy jest wesoło. Dobrze. No, ale to te moby wszystkie to mają multi, to
Nie wiem, no czy... tak, ale co mnie tam... Jedyne, co tam może stać się nietypowego, to mnie może ktoś nietypowo zwyzywać akurat, nie? Ja wtedy za dwa lata będę wspominał, ale mnie ten koleś zwyzywał. O kurde, mogę kogoś bardzo miłego spotkać, nie? Z drugiej strony. Tak, tak, wiem o czym mówisz, bo są mówi o tym, że na ale przykład... Ale nie powiem na przykład... To samo w armii, że od ciebie zależy, co będzie dzisiaj przygodą, nie? Nie, że przygodą będzie pójście do dżungli. Wiesz, no są rzeczy... Są, w armii się mogą takie rzeczy stać, które ja będę wspominał za 10 lat, nie? I powiem, ale tak. To było kiedyś. Bo to tam tutaj. Wszystko zależy od pomysłowości widzów, bądź twojej, nie? A przede wszystkim widzów, bo no, możesz nawet coś ale super zrobić, tego a... Jakbym grał tak, jakoś nisko, bardziej... Jakbym grał jakoś bardziej wyczynowo, to może bym, nie wiem, na turnieje jeździł, wtedy mówił, ale to było na tym turnieju, pamiętacie, już byśmy przegrywali, a tam akcję zrobił, nie? A teraz się skupmy, moi drodzy, 3 no, minuty, 2-1 jest dobrze, dwa. Ale mam... Co oni robią? Gdzie? Co? Co? Tam... Dziwnie też grają. Ja myślę, że chyba odpalają haksy. O nie, to moja wina, źle to zrobiłem, teraz to... przepraszam. Teraz, teraz tak, to też sobie, przepraszam, teraz to się wraca. Teraz też przepraszam. Kurde, ale mi ten, ale mi, no, cały czas mnie gdzieś tam zbijają delikatnie z tego. To ja cię przywaliłem chyba. Jakby cię bąkol nie było, to był gol, wiesz o tym? Mhm. Ja chciałem się odbić od tego. Denerwuj bardziej. Jakby to było. Ja w tej sekundzie nie, bo jakby cały mecz cię nie było, to było średnio. Ach, cholera, znowu źle oceniłem. O nie, o nie! O nie! O nie! To jest gra ludzi bez oczu! Gra ludzi bez oczu! Gdzie ja mam nikt ręce? Nie widział. Gdzie jest piłka? Zgasili światło. Jak w tej bombie powinno tak być, nie? O, jest, 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 ładnie, ładnie. Wystawię. Oj, tak leciutko, ale coś poszło. Nie, dobra było tylko. Nie, to jest naprawdę, to jest chyba, mi się wydaje, że to jest jakiś skirmish albo practic mode i gramy z botami, bo... Nie, no dobrze grają coś tam, wiesz, motają się, pewnie nie mają team speaka i tak dalej, nie? Chociaż, tak jak patrzę, jak próbują tą piłkę uderzyć, ciężko im to wychodzi. Czekaj! Nie wierzę! O kurde, nie! No nie wierzę, no i co, kto tu nie ma oczu? Nie przeszkadza im, oni chcą gola sobie strzelić, no. O matko... No bo rozbroiła mnie ta sytuacja w ogóle, co tu się dzieje? Oj. No kurna, nie wierzę, bo jest to... Zobaczcie, poszło, to siadło. Przepraszam cię, Rok, poczekaj, ale muszę to zobaczyć. Co czekaj. Zobaczcie to, patrzcie. A bo ty go wybiłeś. Po znajomości, nie? Ale ja myślałem, że ten, że Rok się wkurzył, że ja mu gola zabrałem. Nie, Rok się wkurzył, bo wkurzyłem w pupę przez przypadek. Wkurzył się, to jest też za dużo powiedziane. Nie, ale wybijam, już miałeś trajektorię lotu nawet. Dajecie, dajecie, ale trafcie. No nie wierzę. Jak to poleciało w stronę naszej bramki? Facet zbił to, wiesz? Ja myślałem, że tam nikogo nie było, wiesz? Bo tak patrzyłem na... Aha, dobra, on wybił. No, wybił. 3-2. Ej, no sytuacja robi się teraz już normalnie gorąca. Gorąca jak lato. Jedziecie. Gdzieś tam. W Peru. No jak ty? Nie wiem, czemu w Peru, ale... jakaś peruwianka ci się chyba... Nie, przypomniał mi się Stan Tymiński. Stan Tymiński to był podróżnik. Ale z Peru przyjechał. To był podróżnik, czy to nie był, czy to jakiś działacz na emigracji tam? To był jakiś przedsiębiorca, który w Peru gdzieś tam ponoć. A to nie ten taki z Radia Maria? Stan Tymiński to był taki, jak prezydent, jak Wałęsa kandydował na prezydenta. Bo tam teraz są jakieś takie w Urugwaju, czy gdzieś są te takie... są, jest trochę takich Polaków bogatych i oni tam zasilają Radio Maria, też gdzieś słyszałem. Argentyna, Urugwaj, te takie kraje. I ci wszyscy zagraniczni zasilają akurat to, czego ja nie zasilam. Ale to... To są motary 2K takie. Chyba mamy szansę to wygrać. Siadło! Mi się podobała optymizm Roka, nie? 5-2, 10 sekund, no mamy szansę to wygrać. No.
Nie, mi się podoba to, że on jest prosem i pro i udało nam się ich pokonać. Jeden tam ma pinga jakiegoś większego, ale... Nie no, w porównaniu do tego typa, co miał weterana, bez porównania, nie? No. Gierka, ale... O, plus i 7 proszę, 7 w górę, kurde. 7 no. W górę rankingów, moi drodzy. Tak się gra, tak się gra. Godzimy. Ale to jest dobre. Sobie po każdym meczu przerywam nagranie i odpalam na początku. Tak, myślcie. No, tylko wstaw te dobre momenty, kiedy no. Wygrywamy. Czyli nagrasz jeden film. Będzie 3 minuty ten, 3 minuty materiału. Potem jest tak, że... Bo wiecie, praca youtubera to nie jest tak, że materiał, który trwa 20 minut, to jest 20 minut pracy, nie? Bo wiesz, o, bo nie. To jest prawda, ale i tak wszyscy zawsze mówią, nie? Tak. Że, no bo to jest faktycznie, to że jak 20 to jest tak wiadomo, że to trzeba nagrać, faktycznie, trzeba żeby nagrać 3 minuty to wrzucić, zrenderować, akcji, ale słuchaj, żeby jeden zwycięski mecz roka nagrać, nie? Wiesz, jak z nami, to jest jakieś to jest... 5 godzin grania. To jak to rok było z tymi meczami z Counter-Strike'a, co? Oho. Jak miałoby? No kurde, wybił mi to, no nie wierzę po prostu. Z bramki mi to wyjął. Był na gali. Ale w Counter-Strike'a wiadomo, puszczam jeden mecz na trzy. Tak wychodzi, taka jest statystyka, no niestety, jest nieubłagana. Nie, znaczy wszystkie trzy są do przodu, bo to jeszcze gram na niskich ligach, ale tylko jeden jest taki, który warto pokazać. Aha, fajnie, że nikt nie... No ja się trochę zaraz. A co, nikt nie pojechał do tego? Sorry, Bonkol. A powiedz mi, Rok, myślisz, że te dwa filmy, które wyrzucasz potem do kosza, to są na tak wysokim poziomie, że jeszcze polska scena, wiesz, YouTube'a nie jest gotowa na to. Nie jest gotowa. Ale ten... A ja bym sobie archiwizował. I za 20 lat niepublikowane materiały. Ja je mam je w archiwum. I nie są wyrzucone. Masz je? No i Bonkol, ukradłeś mi gola, wiesz, bo już tam już patrzyłem na tą piłkę pierwszy. Ukradłem ci gola. Patrz jak na nią patrzyłem, patrz jak na nią patrzyłem. Ty, ale z tymi krążkami pokojowymi, że zrobią takiego moda czy coś, to nawet ciekawe. Nie, to będzie fajne, bo tam jest inna fizyka, wiesz, on się nie będzie tak odbijał jak ta piłka. Krążek to się nie będzie odbijał chyba w ogóle, nie? Znaczy on będzie się odbijał, tylko że on, jak on będzie, tak wiesz, się turlał, znaczy w powietrzu będzie... Ale czy będzie ślisko? O nie, ale przywaliłem jak dzik w sosnę. Do tego nie wiem. Ale już się nie mogę doczekać, bo mają być różne rzeczy. Ma być krążek hokejowy, ma być sześcian, kostka taka. Do dobijamy jeszcze. Tak, kostka. Może jak komuś szóstka wypadnie, to będzie nagrodę miał dodatkową. No dokładnie. Przeszedłem bokiem. Nie. Dobra, że dobrze, że nie umiem. Na szczęście oni strzelają tak jak ja. Jeszcze za wcześnie, kurde. W końcu wyczuję ten moment, kiedy należy podskoczyć. Ja nie umiem... ja nie umiem tym DeLoreanem w ogóle grać. Nie wiem, nie czuję tego. Niby te samochody są identyczne, moi tak? Drodzy, porobieni. Aj, Bonkol. One są, mają ten sam hitbox, bo to nie mogą mieć różne. Ale jak akcja wygląda. Ja nie czuję go w ogóle. On dla mnie inaczej jeździ, niby, że chyba... A jeździ pewnie tak samo, bo fizyka musi być ta sama. Wszystko jest to samo, każdy pojazd. A ja jak go mam, to nie wiem, może graficznie te nie wiem, inne ślady zostawię albo coś. I... Może jest za mały, a ty potrzebujesz dużego. Może. No ja mam taki średni, wiesz. Bierz. Nie muszę żadnych. No jak... To nie wierzę, no, że Bonkol znów trafił. I to jeszcze z mojego, patrz jak to było, to była moja, patrz teraz. Bum, chciałem sobie wbić i... Ale taki gol powinien być za 3 liczony. Wiesz co, jak oni dobili, to im powinno na minus wpaść teraz. Mi się wydaje, że oni... Ja nie wiem, czy oni z ekranami grają. Uwaga! O nie! Yes. Miłeś kola!
Trafiłem. Ale to jest właśnie na początku, żeśmy dostali takich ten koksów, szczerze mówiąc, tak, w porównaniu do tego, rangi, teraz a teraz mamy semi-pro, nie? Ale to właśnie rangi, gramy nie z botami. Wiem, czy rangi spadają, czy nie? Ej, ale bo tam jest... Nie, to nie są boty. Ale ja ci radzę, zagraj sobie trochę jeden na jeden, wiesz? Ej! Naprawdę, zobaczysz, będziesz miał po kilku meczach taki progres w skillu. Lubisz? Tak. Od razu się nauczysz, że nie wolno skakać, że nie wolno, wiesz, się rzucać do piłki każdej. Że w sumie... Nie, się nie rzucam, ja się bardzo rzadko rzucam. Że w sumie powinieneś właśnie czekać, co oni zrobią i dopiero tylko kontrować ich ruchy. Nawet dojeżdżanie do piłki. Nie, bo są ja do bardzo przewidzenia rzadko w ogóle rzeczy, jestem przy piłce. Dobra, cicho. Jesteśmy poważni. Chcielibyście zobaczyć, ja w ogóle jestem z daleka od piłki. Ale ja mówię ogólnie, wiesz, bo tam są takie po prostu na jeden takie zasady, takimi zasadami się rządzi. Nie, znaczy generalnie to mnie jakby przemawia do mnie ten argument, nie? Na przykład jak tylko... pierwszy dojedziesz do piłki na środku i ją wybijesz, to zazwyczaj przegrasz. Bo on ci ją wybije, wiesz, tą twoją piłkę nie zdążysz zawrócić. No. Nie? Jadę z lewej. Jeden na jeden uczy pokory. Nie wiem, co ten kolej zrobił, ale ja na speedzie za mocno podjechałem. Jeden na jeden uczy pokory. No. Co to jest za cytat? Paulo Coelho, czy...? Paulo Coelho Sochibo, no co ty? Ale jakiego ja dziś rana miałem, widzaku, to wam mówię. Rok na pewno ci się, jak Isaac ci się spodoba, jak pograsz trochę, to ci się super spodoba, bo jest świetna gierka. Nie, mi się spodobał już za pierwszym razem, wiesz? Tylko trzeba mieć dobrego rana, no niekiedy takie itemy lecą, że po prostu nic nie zrobisz, a niekiedy takie itemy lecą, że masz na przykład... Bąko. Cicho! Robicie. Zamiast patrzysz na piłkę, to na mnie patrzy. Czekajcie, bo ja no chciałem tak się akurat piłka złożyła opowiedzieć swoim, o super wiesz. Zestawie itemów. Masz na przykład item, który cię leczy, jak coś przy tobie wybucha, a jednocześnie zamiast łez lecą ci bomby. I po prostu się non-stop leczysz swoimi własnymi tymi strzałami, nie? Shit. Ja musiał mieć pod innym przyciskiem tego zmianę kamery z piłki na wolną. Dzięki. Ale to grasz na padzie xboxowym, tak? Tak, ale muszę wiesz puścić dopalacz. Na Y. Zmienić kamerę. No tak. Na Y. Aha, tylko, że na Y muszę puścić ja dopalacz, bo nie mam palców wolnych. Ja cały czas jeszcze na... MVP! Na czym jeździsz? Dobra, to co? Mogę już zacząć nagrywać? Aha! Wiesz co, teraz to już będzie koniec. Teraz nam dadzą takich przeciwników, że przegramy. Teraz nam dadzą Mówicie, że trzeba się rozgrzeć, nie? No dobra. Bąkol to się tak rozgrzał, że 4 gole. To oni tam śpiewają. Do mnie ostatnio dzwonił taki gość. A ta serio, nie, bo nagrywasz cały czas przecież. Jedziesz, rok, nie? Bąkol. Dobra, gramy. Jadę. Dał się strollować. Dałem się strollować. Gdzie ta nie, piłka? Bo tak wiesz, nieswojo się czuję, bo Mikołaj nami dowodził tam w tle. Mówił, że w sumie lepiej by było bez nas w tej drużynie. Tak było. To są, takie są fakty. Co? Widzisz, że jadę. Wiesz co, no właśnie tak widziałem, ale mówię. What? Pewnie nie trafi. A ręcznego hamulca używasz, Rok? Bąko? Używacie? No tak, ja tak, używam. Ja fajnie się zawraca od razu. To się przy bramce przydaje. Jak chcesz sobie na przykład szybko na bramie stanąć, ale tak profesjonalnie to rozegrać. Rozwaliłem jednego, drugiego wybiłem. Idzie na środkowanie. Shit. Ale i tak jest za dużo ich tutaj. Słabo to było z mojej strony. Nie sądziłem, że tego nie wybiją, nie? Co oni tam robią?
Och, matko i córko. Dobra, spokojnie. Kurczę! O nie, jakbym teraz podskoczył, to by było. No kurde, za daleko, ja pierdzielę. Ja zawsze ten pod zbyt dużym kątem podjeżdżam do piły. To potem nie mogę się pasować już zupełnie. Rowerowy strzał, jak to mówi. Znaczy nie... Ja po prostu jakby źle oceniam... trajektorię lotu, czy... Źle oceniam to, jak bardzo można skoczyć na bok samochodem jadąc. Mhm. Można skoczyć trochę, ale nie można skoczyć jakoś co mega dużo, jest? Więc trzeba wow! No nie! No nie! A wszyscy już robili tak jak ja. Ja sobie zawsze jak w robię komentarzach. To dokładnie, to wyobrażam sobie, że wszyscy widzowie też tak robią, tak usta i tak jak u logopedy. Że oni to przeżywają z tobą. Tak. Jadę! O nie! Maściłem to! Nie! Dobra, liczyłem na to, że wybiję. Nie wystarczy. Niestety nie wybiłem. Dawaj, dawaj, mujek! A to było takie inne U teraz, chciałem zauważyć. To było takie paniczne U. Jest! Rok! Wiedziałem. Po 3 minutach. Wierzyłem w ciebie, patrz. Ja tylko na to czekałem, mówię. I boom, jeszcze wszystko. Nic nie widzę, bo mi za no ten. Właśnie, nie było widać rok, że to ty, bo eksplozja zasłoniła. Dobra. Jadę. W ogóle ostatnio mówiłeś, że filmy renderowałeś ileś godzin, nie? No. 6 godzin renderowałem 10-minutowy film. Ten filmik z bomby chciałem z Kasią skleić, wiesz, że jej ten, jej kamera i moja, nie? Żeby było widać tą bombę i tego PDF-a. Ale to tak byś musiał szybko przełączać, tak? Co chwila? Nie. Tak? Ogólnie zrobiłem to na jednym ekranie i to mi się 5 godzin renderowało filmik. 40 minut, gdzie po prostu dwa filmy. Jak byś to chciał zmieścić? Aż tak dużo? No, aż tak dużo. Nie wiem. Nie, to mi się takie filmy trochę krócy. Znaczy, a nie dałeś tam jakiejś dodatkowej do obrazu? No, dałem jeszcze kamerkę jako z tego jednego filmu, jako jakby trzeci obraz, to była kamerka. Co mnie tak może bije? Dlatego. I to ja nie. Z mojego teamu. Ja nie, powiedział Ponko, to byłeś ty chyba. Czuję teraz trok, wchodzimy w to. Ośrodkowanie! A kurde, żeby jej za niska szła. Wow! Ale nam Jason Anderson, tego to wszystko wasza wina. Ja mu powiem zaraz, Jason Anderson, ty jesteś. Nie spodziewałem się, Jason że tak Anderson, dobrze to rozegrałeś. Ale mu powiedziałem. ale mu powiedziałeś. Myślicie, że słyszał? Dobra, jadę z prawej. Słyszał, ja słyszałem. Pan też musiał słyszeć. Ja słyszałem tylko na TeamSpeaku. O nie! O kurde. Sorry, kurde, zapatrzyłem się na turbo zamiast patrzeć na piłkę. O nie. No nie wierzę w to, że w ostatnich minucie tracimy 2 bramki. Może. Spokojnie, wszystko można nadrobić. Ale patrz, Rok, jak będziesz miał tych filmów z 20, to możesz zrobić cały film tak, jakbyś ty wszystkie gole strzelił. Tak, żeby wynik no, tak byś musiał tylko wynik się jakoś żeby zmienić. Się zgadzał. To utnij tak ekran, tak żeby nie było tabeli wyników u góry. Ciekawe jak to by się ten... O, czekajcie. Nie no, to by było dobre, wiesz, ja myślę, że go by puszczali tam potem. No, by było. Top of the month. Na Reddicie by było. Na Reddicie, na Reddicie najlepsze akcje miesiąca, kurde, z Rocket League'a, nie? Uncle Joe. Ej, a jakbyś taki zrobił taki sztuczny licznik tak z 200 godzin. Weźcie się, skupcie na grze, jak was błagam. Ja nie mogę, nie mogę się skupić. Ale Rok, no jak się bierze do gry dwie osoby, które się nie zamykają, no stop, to tak to się kończy. Uwaga, jedziemy! Czekaj. Już widziałem tego. Monkol, 3-2-1. Dawaj, 3-2-1. Patrz teraz, jakie wystawienie, 3-2-1. Trochę bardziej... Kurde, Monkol, ja nie rozumiem w ogóle, gdzie ty grasz. Cofnij. To było na... Wiesz, to było dla zmyły. Oni byli w szoku w ogóle, że my tak zagraliśmy. Ja też byłem w szoku. Dajesz. Sprawdźcie. Ujadę! Nie wierzę. Tak, 2-2. Chciałbym jeszcze zabrać, no. Ostatnia punta nie, wcale sekunda. Nie. Rok, druga brama. Ja ją coverowałem, czy na pewno wpadnie. Zobacz. Ale jak ty to trafiłeś w ogóle? Zero to intencji było zamierzone? Zamierzone. Wszystko jest zamierzone, tylko czasami nie trafiam. Więc wiesz. Dobra, do pali. Wszystko jest sam, wiesz. O, możemy...
No proszę was, tylko... Dobra, dogrywka. Słuchajcie, plan jest taki. Bonkol, ty jedziesz, ty wbijasz. Jadę. Tak oni tam śpiewają. Nie śpiewaj, bo podobno słyszałem, tak dobrze śpiewasz, że YouTube cię wykrywa i nie może monetyzować wtedy materiału. Nie mogę. Sorry. Tak było. Walczcie tam. Potwierdzone info. Czekaj, wychodzę z bramki. Czekaj, bo leci zwodnicza piłka. Ach, widzieliście to? Nie. Kurde, ale nie weszło. Powiedz, że widzieliśmy są. Widziałem. Coś tam ale leciało z białym takim rok. Ogonem jak... Super, wyjechałeś z bramki, super. Nie. Tak. Dobrze, te... Kto to wybił? No jak to kto? No nie ja przecież. Czekajcie. Wbijam to. No kurde, ale ja mam laga. Wyjechałem z bramki i nie ma mnie na bramce. Dobra, wybijam. Dobra. Mi się podoba to, jak mówimy, wybijam to. Dostajemy ten... Wybijam to, a wtedy ktoś inny uderza. Idziesz po bułki do sklepu, wiesz, jak do piekarni. Uwaga, wchodzę do piekarni. Otwieram klamkę, uwaga. Nie. Jezus Maria, myślałem, Boże, że strzelą. Kurde. To ja dośrodkowałem, że... niestety, przestraszyłem się. Aż krew w żyłach. To się robi z krwią. No w żyłach ona sobie jest. Mówisz, aż krew jest w żyłach, tak mówisz. No to dobra. Takie powiedzenie nowe. Wbijam ją na środek. Dobrze. No. Widzę. Super. Dobrze, no, co było? Tylko tam dwóch typów podjechało. Nie! Nie! No nie! Królik z nami wygrał. Shit. No nie, no jak królik. Łabit. Ale to był równy mecz, podobał mi się. No. Ale nie no, pierwsza połowa była nasza, druga ich, no. Dokładnie, moi drodzy. Tak było. A ranga spada. Jak na razie na plusie. Szukamy. A my nie gramy rankedów, nie? No jak nie gramy rankedów? Gramy rankedy z najlepszymi unranked. Graczami. Unranked teraz było. No, wiesz co, no chyba, że nie ma rankedów 3x3. Ale nie, bo mi ranga leci góra-dół przecież, no stop mi ranga leci. To tobie w górę poszła w ogóle dzisiaj? No poszła mi, no wygraliśmy przecież tam 2-3-2. Dobra, jadę. Mi się wydaje, że coraz bardziej się rozgrzewamy. Oni zobaczyli armię polsko-indonezyjsko-maltańską, to oni się boją. Maltańską. Moja Malta tu. Szkoda. Ej, dzisiaj gramy wszystkie kolory map chyba. Shit. Pusta brama, oni się tak śmieją. Boże, jak łatwo. Znaczy... Och, my god. A, ja miał dobrą sytuację, zmarnował trochę. No kurde, myślałem, że koleś trafi bez kitu. Nie mają dobrej sytuacji. No, dobrze, to jest najgorzej, jak myślisz, że on trafi... Wystawiłem ci. No, 3-2-1. A nie, to jest za daleko wystawione, wiesz? Jakbyś urósł. No, jakbyś wiem urósł, to. Wyjeżdżam z bramki. O, shit. O. No, dawaj. Z kolana wjeżdżam, no. Shit. Trochę wyżej był. Jest! O, nie, kurde, jest. Nie ma. Ale jak zjechałem, to jak w końcu jest? Jest czy nie jest? O, teraz będzie, musi być. Nie! No, nie! Dla nas. Nie, dla nich. No, nie! Oh my god. Nie! To mieli farta teraz takiego. Mogę powiedzieć, że mi nie ma na bramce. Kurczę, żony. Ja też to źle uderzyłem. Co? Niestety. Porobili nas. Dobra, jadę z lewej. A ja nie jadę, ja jadę po power upa. O nie. O nie, jeszcze ktoś mnie uderzył. No nie! O ja cię kręcę. Ten sam koleś, no i teraz... Ale pechowo te piłki wlatują. Wiesz co, ktoś mnie uderzył, ja patrzę na to, Bonkol, no. Ja nie mam mowy. No jak nie, Bonkol, uderzyłeś mnie w bok, a ja byłem na nią tak wcelowany, wiesz? Tak byłem wycelowany. Mi się wydaje, że miałeś przeskok klatek, ja też jadę. O nie. Dajesz, Bonkol, wybij. No i po to właśnie bramkarz jest tam. Po to właśnie oni są, ci bramkarze. Po to są oni. Po to oni są. No
No, teraz. No. Nie, ładnie to sprowadził na ziemię. Co ty tam się tak przewracasz? Kurde, czekaj, bo mi cukier spadł. Idzie na środek. No czekaj, czekaj. Ajajaj, za blisko. Dobra, pijałem. Wracamy. O, wystawili nam. No. Uuu, na bramę leci, uważajcie. Kurde, myślałem, że... O, pięknie, pięknie! Nie będzie, nie będzie. No wiem, 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 ale jest szansa, żeby dobić to, nie? No, teraz. Kurde, za nisko, powinien był troszeczkę podskoczyć. Kurde, zapiał. To się bałem, że popsuję. No i znów ten sam koleś. A ja już patrzcie, jak na nią leciałem. Już była, bramka już wchodziła i tak, ten strzelił. No ale popatrz, co ja robiłem, nie? Patrz. Już leciałem na nią, żeby ją wybić. Bum. No. Cholera. Let's go. Dobra, jadę. O, oh, fuck. To? No nie. What are you doing? Wiesz co, no było dobrze, tylko kolesia mieli na bramce, nie? Wjeżdżam z bramki. Dobra, wracam na bramę. A co oni tam robią w trójkę? Oli, oli. Dobra, i teraz jest na Dawaj. Gola. Teraz jest na gola. O nie. Mi się trafił to nie w tą stronę, kompletnie nie w tą stronę. No ktoś jakoś rzuca strasznie. Co ty, Darko, dzisiaj? Coś się zjadł, jakiegoś mocarza? No coś mnie ciągnie dzisiaj do twojej chłodnicy. Czy coś tam. No nie, nie. Czekajcie. Dobra. Tym się nie do końca udało. A oni się śmieją. Za dużo nas bez sensu w tym narożniku. W ogóle powinniśmy zostawiać piłki w tym narożniku. No oni powinni. No trzy, damy radę. To są mądre słowa. Rok Coelho piłki normalnie. Dobijam to. Troszkę. Bunkol nie w tą stronę, jakbyś ty ją znowu dotknął. No, też mi się wydaje. Właśnie chciałem to skomentować, ale mówię, nie, już nie będę. Mówię, już. Znów nie w tą stronę. No właśnie, no mówię, no. To jeszcze najgorszą piłkę robisz, ona wiesz, taką z góry. Ona sabotuje. Patrz, patrz, oni się tu ten... No, tak, to idziemy już tam, że... Dobra. No, niestety nie trafiłem. No, musiałem znaczy, to zrozumiałem, tak zrozumiałem ironię. Ciągle. O, proszę. Wiecie. A my mamy trzy przegrywamy. Jest, traf. No nie wierzę, jak mogłeś tak zrobić? No czemu leciutko jej nie uderzyłeś? No tak po prostu, da się, i da poleciała się na drugą stronę świata po prostu. Dziękuję. Nikogo Państwu tam nie było, nikogo. To był wystarczyło, wspaniały żebyś... mecz. Bawiłem się wybornie. Najchętniej się wybornie zrobił bawię, popcorn. Wiesz? I sobie tak zjadł, miam, miam, miam. Zaraz dostanę, patrz, już gramy z Rukim. A czemu ten Ruki ma 3 gole? A, to jest siema. Ten tutaj widać, że już na jakimś koncie gra, smerfuje. Ej, so, dobra. Powiem ci, że ty tak czasami grasz, ja jak mam... ten awatar wygląda. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja teraz mam taką minę, jak ten awatar wygląda mój. Tak się czuję. Ja trochę żałuję, że ktoś z was tego nie streamuje, bo dziś materiał, kurde, marnuje, bo ja nie wszystko wrzucę. Nie, ale ja mam wszystko wrzucam na ciągłe. Na ciągłą wrzucę. So wrzuca, wiesz, tam są wszystko wrzuca, nie? Przegląd gazet. Tam to ja mogę wrzucić wszystko na mój kanał drugi. A ty dzisiaj Pixel przeglądałeś? Tak. Przeglądałem to tam ciekawego. Pixel, ale ja po prostu, co oni tam, czy ty rok prenumerujesz może Pixel albo czytujesz? Nie, nie byłem nigdy fanem. To jest tak trochę o grafice niż o grach, nie? To nie, jest no bardziej... To jest o grach. Tylko nie, tak? Nie masz tam takich, wiesz, masz jakieś tam dwie największe produkcje, a tak to masz o takich różnych... O nie! Oooo!
Why? Dlaczego są? No właśnie nie wiem, bo się zagadałem o pikselu, bo mnie zagadujecie, no. Ciągle gadacie i gadacie i się teraz to się wydarzyło po prostu, taka sytuacja. Ktoś tam się nabrzucił. Nie strzelił sobie goła, to jeszcze nas zbił. Dobra, idę na trafił. Ten. Gwizdać, to jadę z lewej. No ale co chciałem powiedzieć, oni tam mieli, wiesz, takie mają takie artykuły z jakichś imprez różnych, nie? I dzisiaj w tym numerze teraz listopadowym mają artykuł z Pixel Heaven. Czekaj, bo nie trafi. Lepiej strzelić. Artykuł, który jest, który ma tekstu trzy zdania chyba. Na dwie strony, a reszta to są zdjęcia. No ale co ty się wypowiadasz? A jesteś dziennikarzem, no. No właśnie, czy ja kiedyś swoją gazetę zrobiłem, że się wypowiadam. No właśnie, kurczę, jesteś zwykłym czytelnikiem i graczem, proszę cię. No, ale nie wiem, coś tam przytrafiło w tej redakcji, że oni tak zrobili. Ja wiesz, na co wpadłem? Będę malował jak Bobros na Twitchu. Mam sztalugę. Jaki Bobros? Co to jest? A, bo ty nie wiesz? Będziesz polskim Bobem Rosem. No, może ja powiedz, powiedz, że się nauczyłeś. Farby. Że już się nauczyłeś malować. Uuu, tak. Jakbym nie wjechał. Czy ty rok oglądałeś Boba Rosa, jak maluje na Twitchu? Nie, nie. Oni wszystkie odcinki Boba Rosa teraz streamują. U, to uwaga, bo piłka leci na bramę. Bo może rok nie wie, kto to jest Bobros. O nie, to... Nie, nie, nie mam żadnego pojęcia, kto to jest Bobros. To jest taki koleś, jest co jakiś dać? Program Ameryce... był w Stanach i on malował obrazy. Ja takie, jak dla mnie to taki trochę kicz, wiesz. Jakiś tam krajobraz, wiesz, uczył ludzi jak malować, nie? Tylko on miał specyficzny sposób wysławiania się i był taki bardzo właśnie... No nie. Bardzo przyjacielsko to nazywał. Wszystkie te odcinki są takie same i zawsze jakiś maluje jakiś pejzaż i to wszystko jest tak samo jak dla mnie, nie? Ale ogólnie wzięli wszystkie odcinki, teraz streamują na Twitchu, bo jakby ogłosili już oficjalnie, że Twitch ma tą zakładkę Creative. Ach. I że ludzie, którzy coś tam... Że nie musisz grać, nie? Tylko możesz coś tworzyć, grasz, malować, tylko w gry, strugać. Możesz malować, tworzyć i tak możesz dalej. Robić pieczątki, rocks z ziemniaków, wiesz, jak w przedszkolu. No. Wszystko możesz. W sumie możesz. To jest Creative, no. Ach. To jest Creative. Ale w ogóle tą zakładkę fajnie zrobili, bo zrobili, jest jakiś podział na kategorie. Teraz będzie go... Czy ktoś maluje, nie rysuje, czy 3D robi, czy co. To jest taki podział w tym Creative fajny. O lo, 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 lo. Trzeba by coś strzelić, co? Powiedz mi, Rok, czy ty chodziłeś na mecze piłkarskie, jak byłeś młodszy? Nie, nie. Sam grałem w piłkę. No ale dobra, żarty wiesz, jak żarty nie. Dobra, no nie, wiesz, jak, nie, przepraszam. Już ludzie uwierzyli w ten jeden kit, że grałeś w tenisa, nie? Wiesz jak. Teraz trzeba z piłką pojechać. No, nie wpadła. O ja pierdzielę. Że ja jej nie trafiłem teraz. Oj, sorry, Bunkol. O nie, o nie. Wybiją na bok, Bunkol. Nie w tą stronę! Dobrze jest, ty dobrze, prawie teraz gol by był. Zostawcie ją w tym narożniku, bo to... No. Tak jak ty mówisz... Będzie gol! Gdzie gol poszła w narożnik? Będzie! Teraz będzie, no będzie, no będzie, no będzie, no. Jest! Nie, tak musiało być! Nie mów, jak mam grać! Coś wam chciałem powiedzieć, dzisiaj do mnie dzwonię, słyszę rano domofon, 8 godzina rano domofon. Mówię, nie no, nie wstaję, pewnie sprzątaczka nie może wejść, nie? Ja walę to i śpię dalej, na nikogo nie czekam o 8 rano. 8:30, znów ten domofon, mówię, Boże Święty! Co się dzieje? A ja mam taką klatkę. Klatka B, nie? Szalona klatka, nie? Szalona klatka B. Rozumiesz, Rok, o co chodzi. No i... Nie. Nie? No same mieszkania socjalne i tak dalej. Jakieś mieszkania socjalne i te, nie? To ja mam jedyne mieszkanie tutaj takie wykupione, a reszta to są socjalne i... Co, nie powiedzieć, że jest takie... normalny i płaci bieżak. Ja jestem normalnie, żeby nie było, że ja tutaj, wiecie... No, ale te... No i teraz, co się okazało? Że ktoś sąsiadowi napisał na drzwiach, że jest konfidentem sprayem i jeszcze na ścianie na całej klatce napisał konfident
i jeszcze różne inne brzydkie słowa i drzwi pomalował jeszcze frontowe do wejścia. No, wyobrażacie sobie takie coś? I kto to zrobił? Sąsiad z piętra wyżej. Nie? I dzisiaj cały dzień... Jak go wykryli? No nie, on od razu powiedział, mówi, że to ten. Może się podpisał oni tam, no bo oni ogólnie mają kosę ze sobą. Nie, bo oni mają kosę ze sobą, więc się ten, więc... Wiesz, jak może były malarz, nie? Więc się wyzywają i coś tam. On tam kiedyś kogoś z sikierą gonił, dlatego oni go nie lubią, no i tak dalej, no. Więc on już wie, że go nie lubią, to że ten, no to... Pewnie coś tam na policję zgłosił, nie wiem. No tak co, to jest. Panowie? No co? O kurczę. Jesteście gotowi na ten? Do nagrywania. No, zaczynamy. Ten koleś był z Fnatic, klucz. Widzieliście, a myśmy wygrali. Hej, witamy was bardzo serdecznie w Rocket League. Ja jestem Rock, ze mną jest Soushibo. Ej, what the hell? Ale teraz ściemniasz, że to dopiero teraz nagrywasz. Nie mówię za 100% poważnie, naprawdę. Nie. No poważnie, fajnie się gadało, teraz musimy coś nagrać, nie? Nie. Nie dam się na to nabrać. Ja wiem, że rok później nagrywa taki wstęp i już pasuje wszystko, nie trzeba robić wstępu. Tak, bo jest w YouTube editorze, kurde, brakuje to nam ciebie, Bąkol, grze, wiesz? No. Dobra, zobaczycie na YouTubie, no. Wywaliło nas, a mieliśmy wygrany mecz. Nie dołączyło się. Będę musiał się znowu przywitać. No, czekaj, będzie trzeba od nowa nagrać. Powiedz mi, co to jest za drużyna, jak my... To musimy wyjść, co? Musimy wyjść właśnie. Dobra, Bąkol. A nie, ja się... Dobra, czekaj. Ale ja muszę iść do Poczekajcie, nie, serio, dajcie mi się... Aha, to idź do toalety, ja się przywitam. Za chwilę normalnie. To już znajdziemy mecz, no. Damy sobie radę bez Bąkola, to by nam łatwiej pójdzie z tymi piłkami. Nie, ja w ogóle, słuchajcie, ja serio, nagrywałem, co prawda, nie? Ale nagrywałem źle, bo ja nagrywam każdy mecz osobno, nie? A tam było dużo rozmów, które się toczyły nawet w przerwach między meczami i to bez sensu, tego się nie da wrzucić, tak? Nie? Musiałem się zastanowić, jak to zrobić, nie? To nagraj cały, później sobie rozumiesz, ci to trzeba. No właśnie tak zrobię. Tak Panie, zrobię. Znaczy nie, nie będę wycinał, po prostu... Jak on usłyszy, że mecz się zaczął, to się posika po nogawkach przecież. Dobra, ja jadę do piłki, bo Bąkol powinien, ale go nie ma. Hej, witam was bardzo serdecznie w Rocket League. I ze mną jest Soushibo. Siema wszystkim. Siemasz? Jest też Bąkol, tylko poszedł do ubikacji. Akurat teraz. Zaczęliśmy bez niego. Hej. Ale... Jest dobrze. Zobaczycie, jak Bąkol jest gra, nie? Zobaczycie, jak Bąkol gra, to będziecie się wiedzieć, że to... Witam wszystkich bardzo gorąco i dlaczego już gramy? Postanowiliśmy, że cię trochę oczernimy, jak cię nie będzie i zwalimy na ciebie całą sytuację. A jeszcze to już się nagrywa, że to już się przywitał rok, czy jak to działa? Tak, już się przywitałem, teraz już wszystko tak. Ale by było... Bąkol, doskonała poprzeczka. No, doskonała. Co to było? Bąkol chciał wbić tego gola, ja to wszystko widziałem. Teraz mogłeś wbić Bąkol. O, za wysoko idzie. No. Jechałem z bramki, nie mam je na bramce. Dobrze. Ole. Nie mam je znowu na bramce. Rok, tak jak trenowaliśmy, wiesz? Już jestem. Już wróciłem tak na swoją trenowaliśmy połowę. Trenowaliśmy przez ostatnią godzinę. No, na szkółce Mini Śląsk Wrocław. Wyjeżdżam. Nie! Wybij to! Tak! Jest! Nie. Jezus Maria, jak byłem... Co to znaczy wybij to? Przecież to nasza... Przecież to jest ich wypił, bramka. Co znaczy ale, wybij to? Ale żeby wpadło, wybij. Wybij, żeby wpadło. Rozumiecie? Ja się pomyliłem, przed z tego kibla i nie wiem... No nie! Aha, nie. Bo ja nie wiem, na którą bramkę może ja gra. No, gramy w strzałę pomarańczową, stary. Też mi się Czekajcie, wydaje, jaki że my mamy kolor? Na pewno jesteśmy niebiescy? Jeszcze okaże, że rąk nie umył, to już w ogóle będzie... O, właśnie, że umyłem. Jasne, że nie umył. Jak usłyszał, że mecz już idzie, to na pewno nie umył rąk. Ale wy jesteście. A widzowie i tak swoje wiedzą, nie? Już wracam na bramkę. Że wiedzą, ojcze, że nie umyłeś. Szybko wróciłeś z tej toalety. O nie. U. To było dobre. To nie byłem ja. To było dobre. Muszę jak myślisz, czy w komentarzach pod tym filmem będzie u? Będzie. Że też tak emocje. Powiedzieli, te emocje już zostaną okazane. Patrz. Patrz, pa. No nie właśnie trafię. Widziałem to. Pokazałeś swoją bezsilność. Ej. Nie grajcie w tym narożniku. Ja nie gram, mnie tam nie ma. Tylko Bąkol się strzema nimi tam normalnie. No, no i to jeden to jeszcze przejdzie. O nie. Jestem na połowie, jakby co? Teraz. No, to by była piłka, gdyby mnie ktoś nie stuknął, to chyba oni mnie stuknęli.
No to chyba oni, wiesz. Chociaż patrząc na statystyki, to pewnie Bonkol był. Wracam. Ty, ładnie się tam powiem z nim Bonkol, tam zabawiałeś no, w tej bramie prawie. No mijał się, no. Teraz. Wjeżdżam z bramki. Targowaliśmy wynik. O, pięknie, brawo. Ale poszło setą. Pięknie, no. To jest to właśnie, patrzcie. To ćwiczyłem całe życie tu za granicą, czy tak zwany szczupak. Ja nie wiem, jak to się w ogóle odbyło. Dobra, jadę z lewej. Ja nie jadę, ja jadę po power upa. To jadę z prawej. Kurde, chciałem się popisać. Czemu nie mówisz, że wyjeżdżasz z bramki? To jest... A to ja byłem na bramce? Musiałem no jak byłeś ostatni, tak który uderzyć, nie wyjeżdżasz? Się... Nie wiem, wiesz co, ja to... No dobra, nie mam jej na bramce. No ktoś mi turbo to zgarnął. To super. Mów po prostu, jak ten co nie wyjeżdża, niech zostaje na bramce, jak wyjeżdża, to niech mówi. Jedź. Dobra. Uwalniam cię. Uwolnij smoka, tak? To nie, orkę to. Nie no, ja myślę, że uwolnienie orki się różnie kojarzy ludziom. Ale to jest. Nie wiem, ja mi się z nic nie kojarzy, tylko z tym filmem. Ale no spoko. Widzę, są, że... Masz szczęśliwe skojarzenia. Prawie by było. No kurde, nie w tą stronę. Dobra, nie jedźcie, zostawcie ten narożnik. Bonkol musiał dośrodkować. Ty widziałeś tego typu, jak się popisał? Chciał się popisać? Ja zostałem na bramce. Dobrze. Mamy 1-0, moi drodzy. Musimy to wytrzymać. 50 sekund do końca. Taki mecz jest... No ale wyrównany mecz, moi drodzy. Nie ma na bramce. Dlaczego? No bo tak sobie pojechałem trochę do przodu. Tam nudno jest na bramce, no. Ach, okiwał mnie. Ja nie, fajnie jest, ja lubię na bramce. To, ja ale jestem za chudy, żeby stać na bramce. Po prostu i koniec. No. Obserwujesz sytuację z dystansu. Obserwuję właśnie z dystansu ją sobie i teraz wchodzę w szczupak. No i nie weszło. Nie wejszło. Powiedz mi Bonkol, bo rok nie rozumiał, czemu się mówi po prawo i po lewo? No tak się mówi już, nie? Po lewo. Nie mówi się tak, to nawet nie jest uzus, to jest jakieś... Nie, po prawo, po lewo to jest niepoprawnie, niepoprawnie politycznie. To musisz tam mówiąc inaczej u tej pani, jak nie wiem jak ma na imię. Paulina. O Paulinki musisz się spytać. Ja Paulince powiem, po prawo, kiedy po to lewo? Będzie legalne, jakbym się jej zapytał, powiem, a nie, ja ci powiem tak, są. U nas... Ja bym chciał zauważyć, że wygraliśmy mecz! I to jest pierwszy nagrywany! W końcu, pierwszy nagrywany! W końcu wygrany! To powiem ci tak, byliśmy kiedyś u takiego gościa, który remontował mieszkanie. Myśmy tam z kumplem poszli zobaczyć, po prostu on tam chciał naszej porady i tak dalej. I mówię, o no to tutaj zaznacz na planie po lewej, nie? A on... O, a on już był taki troszkę wesoły, nie? Widać był, że zmęczony, był przygotowany, tak, przygotowany do pracy. To, tak, do remontu był przygotowany, a on mówi, no i chłopaki, już was lubię, po lewej, po czym poszedł pół litra z szafki wyciągnął. Mówi, fajne z was chłopaki ze Śląska, po lewej, tak, a my, nie, no gdzie pan? On zrozumiał, żeby polewać. To jest wariant. Ale dobrze, żeś wytłumaczył ten dobrze. No dobrze, że bo zaraz będziemy mieli gola. Niech to ktoś, kurde... Dobra. Niech ktoś... Taki wysublimowany dowcip był, że wiesz, że no. Normalnie to nie łapiesz. Ja będę następnym razem to tłumaczył, wiesz? Jeszcze raz tak lepiej. Ale... Jeszcze musisz powiedzieć, co on tam miał polewać, bo mogą, nie każdy może wiedzieć, wiesz? No halbę, pół litra. 40% wódkę. Nie, dobra, przyznam się, że nie zajarzyłem na samym początku. W sumie dobrze, no żeś dodał ten. Mi się podobają te memy teraz z tym z Aleksandrem. To jeszcze zrobię mema na kwejku i ci podeślę linka. Co ci się z Kwaśniewskim podoba? No są takie memy teraz z Kwaśniewskim i piciem alkoholu. No ale to oni ostatnio z Radwańską, że zdjęcie Kwacha jak gra w tenisa i coś tam było, że on pierwszą połówkę to już zrobił przed meczem czy coś takiego. O nie. O kurde. Nie, no i widzicie, no gadacie o głupotach i... No kto zagaduje?
Moja postać teraz taką minę zrobi, jak mój awatar ma. Patrzcie, taka. Jadę z lewej. Niech ktoś zostanie na bramie. No to ja mogę zostać. Ja się wrócę na... O, no zostawaj. Patrzcie, patrzcie, jak pójdę. Oż kurde, o nie, to na bramę szło, ja nawet nie widziałem. Ale to nawet bym nie podskoczył tak wysoko. Nie, nie, to nie było ciebie szans, nawet nie ona było. Się odbiła od nas dwóch. Wąkol w słupek przyda! Weź to jeszcze raz powtórzcie. Kurde, widziałeś fart to? Straszny, Rok? Fart straszny. Nie, teraz no, widziałem, już nikt, nikogo to nie interesuje ci. Ale zawróciłeś, żeś przywalił jak dzik w sosny w ten słupek. Ale jestem pierwszy w tabelę. Pierwszy w tabelę. A potem jeszcze powiesz, że odwróć tabelę i co? Bąkol na czele. Są szybo na czele. Ale są. No nie wiem. Oh my god. Czemu? Musisz to na materiale, bo nie chciałeś to wytłumaczyć na moim... Słyszę cię, synku, wiesz, mam słuchawki, nie? Nie chciałeś wytłumaczyć na moim materiale, nie chciałeś na swoim uroka, musisz wytłumaczyć, dlaczego są szybo się nazywasz. Nie, bo ja tego nigdy nie wytłumaczę. Gdzie jest to ja z zostaję na bramce. Związane? Sekret nie zostanie nigdy zdradzony. A ja pytałem kiedyś o to? Nie. To jest najbardziej badziewne pytanie, jakie można zadać. Skąd się wziął twój nick? Nie, ja czemu? Bo nie ma, a bo ja nawet nie wiem, co to znaczy, bo Rok to wiem, że to jest tam kamień, skała czy coś, ale... Ale kurczę, Soushibo, to co to ma znaczyć? Jak wpisałem raz w Google, to mi wyskoczyły jakieś japońskie bajki. Co ty, mnie stalkowałeś? No troszkę. Daję cię, daję cię. Jest! Tak się to robi. Dokładnie. Kibice szaleją. Kibic szaleje. Dobra. A to Rok. Ja myślałem, że to Bąkol tam gdzieś setą przejechał. A ty ja zostaję na bramce. Bąkol, ty też jadziesz. Oj. Biłem. Nie uderzyłem dupką, bo by było... O kurde, ładnie, bo teraz to bym... Nie przegrywamy, niestety. Chwileczka. Poszła na środek. Uuu, ale kurbiłeś są, dawaj! No, Bąkol! Ja ci wystawię! No, idziesz! No nie mam mnie, bo mnie wysadzili w kosmos! W kosmos! A co ty w tym kosmosie jestem robisz? Jestem na bramie! Ale ty jesteś na bramie kosmicznej! No, mnie wysadziło to. Dobra, to ja wychodzę. Skoro jesteś nie, na no, bramie. Nie, no, nie wychodź jeszcze z gry, pograj z nami. No już no nie ma się dobra, co, to ja... Nie ma się co kurde poddawać. No właśnie. Ale fatalnie. Uuu. Ładnie, ładnie, ładne wybicie. Bramkarz Soul. Co oni tam robią? Czuję tą bramę teraz. Czuję to chłopaki. Czujesz to? Czuję? Nie, źle, nie poszłam. Miała iść pod kątem. Mów są, że wyjeżdżasz, ja już teraz, dobra, ja zostałem na bramce, zostałem, ja jestem. O. Zderzyłem się. Ach, źle idzie, strasznie. O nie. Kurde, ale mnie wbił do bramki. Dobra. Dobra, poszła, ale też kurde, jakoś kiepsko. Bardzo. Ogólnie kiepsko, bo jest ciągle pod naszą bramą, nie? Nie, wydbiję! A, jeszcze cię popchnąłem, myślałem, że co tam, wiesz. Ja mówię, wracaj Rok do tej bramki, nie ma uciekania, patrz tutaj, patrz. Ty mówisz, nie chcesz bronić, a ja mówię, wracaj, broń. No, nie ma blisko, takiego niechcenia. Dobra, ktoś, ja nie, ja pojadę, zostaję. Uwaga, rączka w górę. Powiedzcie mi, czy dalej jak się przechodzi przez ulicę, dzieci się uczy, że rączkę w górę się podnosi? Tak idą razem, wiem, na przykład ale z przedszkola, ja się dowiedziałem, że jak się na rolkach hamuje, to się ręce do góry podnosi. Bo co, żeby na twarz się wywalić najlepiej. Nie, żeby ci jak? Z tyłu wiedzieli, że hamujesz. Przynajmniej jak się robi te night skatingi. Aha! No ale no to tak samo coś, jest a na rolkach? Na autostradzie jak a na rolkach tak auto... No, na rolkach? Nie, chodzi mi o to, że na rolkach to wiadomo, że ktoś hamuje, bo jest ruch ciałem się wykonuje jakiś tam, nie, że masz... Hamulce, czy coś. Tak, ale niektórzy mają hamulce i wtedy sobie tak, wiesz, hamują hamulcem. Serio? Hamulce w, no, w rolkach? No tak, no takie napięcie, nie? Że tak napięcie. Nie wiesz? No nie mam znaczy pojęcia. Znaczy
Na rolkach masz tak, że masz kółka, a jak się kółka tam, gdzie masz piętę, to jest wystający tak jakby taka taki, nie wiem, kostka. Nie? I wtedy musisz po prostu tak jakby przód podnieść i piętę mieć bardziej do ziemi, przyciskać. Patrzcie, i wtedy zaraz on hamuje. Rok i na rolkach jeździ, i tenis. Chyba, i że na wrotkach, bo ja wrotki też miałem stare takie, wiesz. No, wrotki, rok to bardzo prędzej na wrotkach. I słuchajcie, żeście sprzedali ten mecz, czy co? Ej, nie, czekaj. No, bo my gadamy o głupotach. Ale wiesz co? Żeby roku... żeby nie było, że nie wie, że rolki mają hamulec, to gada o tym, o sprzedaniu meczu, nie? Nie, no nie wiedziałem, że rolki mają hamulec, czemu miałbym to wiedzieć? To jest jakaś wiedza, wiesz? No to jest ważna w moim życiu, czy coś? To jest użyteczna wiedza, tak? To jest wiedza bezużyteczna, wystarczy patrzysz, śledzisz, jak ludzie jeżdżą w parku, siedzisz, podglądasz rolkarzy. Co to znaczy? Na przykład siedzisz sobie w parku, tak? Rok i na patrzysz, o, ten to ma Remaining, to znaczy ile czasu zostało. Sorry chłopaki, że was tak... Czemu se... Co, ja szukam kolejnego meczu. Ja szukam kolejnego meczu. Semi-pro to znaczy półprofesjonalistę. No, widzę. Ale ktoś tu ma taki samy nick. Kto to nam ciągle wbijał w bramki? Ja mam was, w słuchawkach mam was, co gadacie dużo i mój syn obok siedzi też gada dużo. Generalnie mam po prostu... To ja proponuję, żebyśmy zaczęli robić... Ja zostaję z tyłu. Nie lubię, jak dużo osób... Mikołaj w sobie może mówić dużo, tylko zacznijmy coś robić. Nie. Znaczy może mówić... A kurde! Bo, wiecie co, bo... Ja nie widzę postępu w naszej grze, tylko czasem nam daje słabszych przeciwników, czasem mocniej. Tak mi się wydaje. Ej, wiesz co, zdradziłeś tajniki tych odcinków. No słuchaj, z postępami w grze jest jak z rosnącym drzewem. To będzie ono rośnie, kurde, nawet jak tego nie widzisz. No jeszcze raz, rośnie, no, ale nie widzisz? No już powiedziałem, no, słuchaj. Nie widzisz, czyli... Bąkol by jeszcze chciał wyjaśnienia. No właśnie. Bąkol. O kurde, ale fatalnie. Bąkol tak przywalił, że wróciło pod naszą bramę. No nie wierzę w to po prostu. Ja myślałem, że wiesz, to będzie opowieść taka... Tak jak na 3 godziny. Jak Q&A kiedyś rok prowadził, to kurde. O. Co zrobić, jak dziewczyna mi się podoba, że na gorącą czekoladę zaprosić, to ja to wiesz. O nie. Ja do dzisiaj jeszcze... Więc nie mów im, nie mów im. Pomagasz. Bąkol mówi o jakichś dziewczynach, a ja kurde tam strzelam sobie gola. Mikołaj wszystko widzi. Ej, nie donoś na mnie, synu. Jadę z lewej, skup się. Ja nie jadę. No ale w końcu co z tą ten, na czekoladę trzeba zaprosić? No czy powie, no jasne, no patrzcie, rok ci powie, że najlepszy sposób. To jest najprostszy, ja znam tak już sposób. Zaprosić jak... dziewczynę na miłe popołudnie, ale to gorąca ja mam czekolada. Inny problem, nie taki co zrobić, tylko skąd ona ma się wziąć, taka dziewczyna, żeby ja ją chciał zaprosić na tą czekoladę. Może... Bo ja nie chcę żadnej zaprosić na czekoladę. Samym... Może wyjść z domu. Mówisz Bąkol o obniżaniu standardów. No nie no. Ja pierdziele. Wiesz, tu nie o to chodzi, nie? Ja wiem, skąd wam się taki multitasking bierze. Czekaj, bo nie stoimy na bramce. O Boże. Nie, ja stałem, ale niestety nie trafiłem. Piłę. Wiesz, tak to jest, bo my se gadamy, bo my nie musimy nic robić. To jest chomik, man. Człowiek chomik. Dobrze, moi drodzy, witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem Bąkol, a jestem na pierwszym miejscu w tabeli tylko dlatego, że mam najniższy ping. Bo wszyscy mają zero. Nick zaczyna się na B. Ej, przy budzie, to będzie twoja rola w tym meczu, bo widzisz ile wbili, musisz... Ciii, synu, błagam. Tam jest mowa motywacyjna teraz. Jeszcze ty dasz jak już masz opowiem. No nie. Dasz radę. Misiu, to ja wiem, że nie wolno ich puścić. Nie wiem jak! Stań przy tej bramce i po prostu stań i nigdzie stój. Się nie ruszaj, tylko broń. Dobra, no słyszeliście. Zanerwowy ten rok ostatnio. Rusza się, jeździ, wierci. Dokładnie. teraz będzie brama. Będzie brama, nie niższego bąku. O, nie było. No, prawie. Co, to robimy akcja dzika torpeda, dobra? Ale właśnie dzikie torpedy nam nie wychodzą. No to teraz wyjdą dzikie torpedy, patrz, bum. Odbita piłka. No nie, właśnie, dobrze. Nie wyszła dzika torpeda. Brawo, nie. Zrobiłeś post. O nie! Uff,
Sorry. Są. Dobrze, jest! To jest na torpedę. Dzika torpeda, teraz wystawiam. Bonkol, ja wystawiam, to wystawiam, a ty pod bramę jedź, wbijać. Jest wujek Joe! Za wcześnie, za wcześnie. Wujek Joe chciał lecieć. No. Wylew, wszyscy dostali wylew. Co się dzieje to z naszym teamem? Ja, kurde, rok chyba podpisał umowę z Wizerem. Nikt nie trafił. Właśnie, moglibyśmy z Wizerem współpracować, reklamy im robić. Dokładnie, nakleić taki jarok. Wizer. Na Wizerze. No ładnie, ładnie. I moglibyśmy nazwę taką, że odlotowe streamy. Morale mi rujnujecie, no. Nie no. Tylko do dobicia. No nie. Ach, to wszystko przez Soa. No, no. O no, o no, o no, oh my god, dobra. Och. Yeah! Poleciałem, nic nie trafiłem, ale sam lot był tak epicki, że na pewno wszystkie dziewczyny, które oglądały ten mecz teraz, to napisały w komentarzu. Są numer telefonu do ciebie teraz, co? Soushibo, pozdrawiamy. Laurkę ci już przygotowaliśmy. Gdyby tak z nami był Graba, to byśmy wygrali. No, no, tam. Ja jestem, powiedz mu. Ja jestem. Soushibo mówi, że on jest. On jest? I teraz będzie komentarz. No, on jest. On ale Graba by był lepszy. Chodzi mi o to, żeby, że jest w nas, jest! Czy gdzie? Jest! Zaliczyłem. Patrz, no to był mój strzał. Uwierzysz? Zaliczyłem, no dobra. I teraz, a zaraz będziesz. Czemu nie stoisz na bramce, tato? Bo ty masz inny nick. Ej, wy w ogóle żeście nie dotknęli nawet tej piłki. Ja w ogóle nie wiem, co się z nią działo. A nie wiem, a to my w ogóle dobra, piłkę gramy. Dobra, stoi na bramie. Bonko, za dużo się rzucasz. Co za napięcie. O! I bum! Nie dobra. Było! Tata, zawsze przy pozycji... Damy radę, są, dawaj, i... torpeda! I nie strzelił Ligola. Oj, oddalił pięknie. Się od bramki, co się stanie? Napięcie. I strzelił! Oj, wybił mnie na lera. Strzelił. Do zapewne. Nie, nie mam turbo. Nie ma. Ja tak skakałem, ale nie dogoniłem. Patrzcie, i patrzcie, chleb. I wypisuję pomarańczowy. Ja wypisuję pomarańczowy. Nie, to już jest koniec. Tam już jest rozłam. Rozłam. Rodzinny rozłam. Trudne. Menedżer mnie porzucił nawet. No bo menedżer ci mówił, żebyś zmienił team, a ty swoje. A tutaj twoim menedżerem. Dam im szansę. Ej, ale z tego co ja pamiętam, to Miszor chciał być maszynistą przecież, a teraz zmienił sprawy na ten, na menadżera. Dokładnie. Słuchaj, można być, można menadżerować z pokładu tego pociągu, nie? To w sumie można. Teraz są takie pociągi, że tylko siedzisz i po prostu normalnie naciskasz. Tylko uważasz, żeby nikogo nie przejechać, nie? Dokładnie. To już nawet nie masz jak uważać, on za szybko jedzie. Gdzie jest Graba Soushibo? Ty już tam tylko chodzisz w pociągu po to, żeby było na ciebie, jak się coś stanie. Dlaczego mówi, że jest? On mówi, że on jest, a nie Graba. Nie, bo to będzie dwuznacznie. Ja zostaję. Może, powiedziałeś temu Mikołajowi, że Soul powiedział, że jest. I on się cię pytał, dobrze, czy ja jestem, czy że Graba jest. Moi drodzy, tak się gra. Prawie było. Wjeżdżam! Z karata wjeżdżaj! Nisko i z łokcia. Kurde, nie wiedziałem, gdzie jest przód, gdzie tył. Tego auta. Wiesz co? Aha, samochodu. Wjeżdżaj. No generalnie to... Tak nie... myślałeś, że czego? Gdzie co jest? Generalnie to sobie rok daje radę. No, dreszcze mnie... Nie, gęsia skórka mnie opętał. Przeszła, mówi się, że przeszła gęsia skórka. To? Co opętało? Takie straszne odgłosy w tej mapie. Wjeżdżam. Dośrodkowanie. Jestem. Pusta bramka. No nie ma. Wybił mi nad głowę. Dowód, dośrodkowanie.
To już jest gol będzie, gol będzie. To jest dobramkowanie. Jest! Jest! Ej, Rok same gole strzela przez ostatnie mecze. Teraz kibicuję. I moim zdaniem właśnie dlatego przegrywałem, bo Rok jest bramkarzem, strzela gole i go nie, później nie ma go na bramkach. Jeden gol trafi, trzy przepuści. Miszor to jest kurde sezonowy kibic, nie? On kibicuje tym, którzy wygrywają. On prawie to oczy, wiesz. Ale w sumie lepiej kibicować tym, co wygrają. Wtedy nigdy nie jesteś rozczarowany, nie? Tak, i ci koledzy z klasy nie powiedzą, ale frajer, czemu kibicowałeś? Już to było wiadomo, że przegrają. Są, jesteś gdzieś tam? No, bo ja się tak, zbieram power upa. Przeszło mi nad głową. Wyjeżdżam, wyjeżdżam! Albo nie. Kurde, nie wiem, że wyjeżdżam, ale nie, że trafiam. Tam, strzelaj, strzelaj. Dobra, dobra, dobra. Ale to jest dobry komunikat, że wyjeżdżam, nie, że trafiam, bo wtedy to nikt nie ma złudzeń. Dobra, wróciłem na bramkę, możecie atakować. Zobacz, oni mają wylew. Kibicuję niebieski. Bardzo dobrze. Do czasu. Jest, nie ma. Menedżer wrócił. Do, a ciekawe jak będzie 1-1, co powie Mikołaj. Dobra, wyjeżdżam, albo nie. Nie, zostaję, przepraszam. Ta piła była... Patrz! Jak będzie 1-1, to wtedy się właśnie dowiemy, no, tak naprawdę, sobie. Czy serduszko bije do niebieskich? Ach, kurde. O, ładnie, cholera, ja źle zagrałem. Dobra, jestem na bramce. Bunkol jest na suficie dla odmiany. No jak mucha. Jak on się tam znalazł? Co taki bunkol, no? Tak wtoczył się. No! Jest! Wszyscy no i to byli w szoku. Co za wariat, oni tak. Czy to człowiek? Czy piłkarz? Czy to pająk? Czy to bąk? Czy to nieboszczyk? Nie. Spadł z sufitu. Super, ej, zrobisz z pomarańczowymi bum? Miszor, nie jest takie proste, kurde, znowu zaspałem. A właśnie, Rok, pokaż wszystkim, pokaż teraz na nagraniu, jak rozjedziesz kogoś. No pokaż, nie, no nie wstydź się, no nie, zrób nie. To. O nie. Ja nie jestem wystarczająco agresywny, żeby chcieć takie rzeczy ale robić. Ale ja stoję na bramce, możesz jechać. Ja stoję na bramce teraz, śmiało. O, tego się właśnie boję, no. No to my się ciebie boimy na bramce. Jest ładnie, ładnie. Ale no dobra, to no zostań ja mogę na bramce. A ja pojadę do ataku. No jak mnie ktoś uderzył, no nie. Czy to było to bum? Tak! Tak to było. Co ty ja zrobiłem przed chwilą? Dobra, uwaga. Wyjeżdżam. Dobra, macie. Dobra. Oni sobie to sami wybiją pod bramę, patrz. No nie, rozwalił mnie ktoś. To chyba była zemsta. Cholera. O nie, leci na bramę. A nie. Leciało, ale koleś skręcił. Skręcił, tylko się ode mnie odbił. A ładnie. O ja. Ktoś zbędził power upa. Dawaj, są. Tą rundę. Na pewno no nie! No kurwa, no jak sobie prawem? Robicie? Jakim prawem? Jak to się stało? Ja nie wiem, ja tu uderzyłem, ona wyskoczyła. Oh my god! O nie. Przypadkowo w tej mapce nie było tego zombiego. Synu, błagam cię, no proszę cię. Tam spoilery lecą. Zombie tutaj gdzieś chodzi, uważajcie, co czekajcie. To za gra, co za spoilery? Dobra. Boże, The Walking Dead oglądałem ostatnio, to jest najgorszy serial. Zwracam na bramkę. Ja nie wiem, czemu ja to oglądam. Ten serial mnie tak irytuje, nie wiem, czy ktoś z was ogląda The Walking Dead. Ja obejrzałem chyba do trzeciego sezonu, potem już troszkę nie to jest najdurniejszy świat na świecie. Ci ludzie, tam wystarczyłoby, żeby koleś z kijem naostrzonym stanął na samochodzie i wszystkie zombie, nie wiem, i by mógł powiedzmy obrobić 1000 zombie dziennie albo 10 tysięcy, wiesz. Ale one nie mogą wchodzić w tym serialu, one nie wchodzą. One są za wolne i za głupie, a oni, wiesz... A oni giną dalej. Ej, gola strzeliłem, ej! Rok trafił gola, wuhu! Wuhu! Boże drogi. O, no nie no, wygraliśmy. No i teraz nam da super trudny. I to była ostatnia sekunda, no nie zauważyłem. Dobra, słuchajcie. Dziękuję bardzo państwu serdecznie za uwagę. Dzięki Soul. Dzięki Rok, ja wiedziałem, że tak dzięki będzie, jak skończysz dzięki, na pierwszym miejscu z dwoma golami.
I wtedy Rok pomyślał, mam to, mam to, mam ten, ten jeden mecz. Tak, trzeba to zakończyć. Już tu się nie żegnaj, że... Miszor, proszę cię, Miszor. Poluzuj trochę, przecież ja zwariuję. Mam aparę. No, możemy jeszcze pograć, jak macie czas. Nie, no w sumie już z półtorej godziny gramy. O, no, jeszcze, miałem tego nie mówić. Synowi obiecywałem, że z nim obejrzę jakieś śmieszne filmy z internetu, także dzięki. No dobra, no. Dzięki. To ja też tu kończę swoje nagrywanie. Zapraszam, tato.